Dzień dobry. Witam Państwa w najpiękniejszym miejscu w Łodzi, jakim jest to wyjątkowe muzeum. Biała Fabryka, czyli Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Nazywam się Damian Langner i bardzo mi miło, że mogę gościć u Państwa w domu. Szanowni Państwo, to niezwykły czas, nietypowy, ale tradycji musi stać się zadość i noc muzeów mimo pandemii odbędzie się. O historii Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, o tym wspaniałym miejscu, o tym najpiękniejszym miejscu w Łodzi można mówić godzinami. Ludwik Geyer, Biała Fabryka, pierwsza maszyna parowa czy unikalne tkaniny, ale drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym pokazać zupełnie coś innego. Przez niespełna 2 lata to miejsce było zamknięte dla Was, dla zwiedzających, ale dzisiaj, w tej wyjątkowej chwili, będzie i jest dla Was otwarte. Drodzy Państwo, jesteśmy w skansenie łódzkiej architektury drewnianej. Wyjątkowe miejsce. Drodzy Państwo, dla Was od 2008 roku było po raz pierwszy udostępnione. Po niemal 2 latach pracy. Pomysły, aby już ten skansen się mógł dla Was otwierać, były w latach 50. 60., ale dopiero dzięki środkom unijnym można było w 2008 roku otworzyć ten wyjątkowy skansen. 8 budynków drewnianych, usytuowanych i przywiezionych w taki sposób, aby jak najpełniej, jak najcudowniej reprezentowały architekturę Łodzi z XIX i XX wieku przeniesione. Jakże to musiało być logistyczne wyzwanie, drodzy Państwo. 8 budynków usytuowanych na 2 uliczkach brukowanymi tak zwanymi kocimi łbami. Jak przywieźć, jak przenieść te budynki? Przecież to ogromnie logistyczne wyzwanie. Oczywiście tutaj macie, drodzy Państwo, rację. Przecież trzeba było każdą deskę, każdą belkę ponumerować w miejscu pierwotnie się znajdujących tych budynków, a następnie przywieźć je tutaj i za sprawą konkretnego schematu ułożyć raz jeszcze tysiące numerów, tysiące desek, tysiące belek. Jakże to było trudne. Ale udało się, drodzy Państwo, po niemal 2 latach pracy. I w 2008 roku cieszył ten skansen oczy widzów. No ale chcieliśmy, aby ten skansen był jeszcze piękniejszy. Jest to swojego rodzaju możliwość przeniesienia się w czasie o niemal 100 lat. Dlatego też, aby uatrakcyjnić jeszcze zwiedzającym i co więcej, otworzyć ten skansen na cały rok, potrzebne były prace modernizacyjne. I nowa wystawa zostaje przygotowana, nowa wystawa stała zostaje przygotowana specjalnie dla Państwa w skansenie łódzkiej architektury. A tam, drodzy Państwo, będziemy mogli się cofnąć w czasie, bo przekroczenie progu każdego domu to podróż w czasie. To podróż w czasie o niemal 100 lat. Będziemy mogli przekroczyć próg pierwszego domu i poznać rodzinę Benichów i będziemy mogli dzięki temu zobaczyć, jak wyglądało życie w tamtym czasie. Będziemy dzięki sprawnie przygotowanej wystawie mogli poczuć klimat tamtych lat. Drodzy Państwo, dla każdego coś innego. Dla najmłodszych zabawki z epoki i takie zabawki, jak na przykład konik na patyku czy gra w serso. Dla miłośników, rękodzielnictwa, warsztat tkacki, który można tam dostrzec przez okno, już czeka przygotowany na to, abyśmy mogli go zobaczyć. Dla miłośników perelowskiego designu, kultowy telewizor Szmaragd i wiele nowinek technicznych ówczesnej epoki. Dla każdego coś innego. A drodzy Państwo, wystawa ta zostaje przygotowana tak, aby opowiadać historię włókienniczej i wielokulturowej Łodzi w latach 1820-1989 z różnych perspektyw, ale przede wszystkim z perspektyw zwykłych łodzian. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że scenariusze do tych wyjątkowych wystaw stałych przygotowywało na dobrą sprawę ludzkie życie, bo to setki godzin wywiadów przesłuchanych, to setki działań archiwalnych, abyśmy mogli zaprezentować historię jak najlepiej, jak najpełniej. Drodzy Państwo, to jest coś pięknego, że będziemy mogli poznać życie tamtych lat z perspektywy
życia mieszkańców Łodzi. Najmłodsi będą się z pewnością dziwić, jak żyli ich rodzice i dziadkowie, ale to dzięki temu, że przyjadą wspólnie i wspólnie spędzą czas, będzie to możliwe. Drodzy Państwo, skansen łódzkiej architektury drewnianej to idealne miejsce, aby poznać tą historię, aby spędzić wspólnie lekcje i przeżyć tą lekcję historii. To idealne miejsce, aby wspólnie przespacerować się, aby wspólnie spędzić niezwykłą przygodę. Nie trzeba, drodzy Państwo, jechać nie wiadomo jak daleko. Nie trzeba jechać nad morze czy w góry, aby wspólnie spędzić rodzinnie wyjątkowy czas i chwilę. Wystarczy przyjechać tutaj, do najpiękniejszego miejsca w Łodzi. Dodam, że kto chciałby poznać szerzej historię naszego muzeum, może już od 1 czerwca zrobić to osobiście. Na skansen musi jeszcze chwilę poczekać, ale już jesienią, drodzy Państwo, wielkimi krokami zbliża się ten moment, że będziemy mogli wspólnie wiele historii poznać. Wiele budynków przeniesionych z różnych części Łodzi i okolic. Przecież budynki domów rzemieślników zostały przeniesione m.in. z ulicy Wólczańskiej 68, Żeromskiego 68, Mazowieckiej 61 i Mazowieckiej 67. I drodzy Państwo, kościół również fantastyczna budowa. Kościół ten przeniesiony spoza Łodzi, przeniesiony z miejscowości Nowosolna, wybudowany w latach 1846-48 jako kościół ewangelicki. Wiele osób, kiedy jest tutaj po raz pierwszy, dziwi się, że kościół ten nie stał tu od zawsze. Przecież jak można przenieść taką budowlę z punktu A do punktu B? Jak się okazuje, można. Jest to oczywiście logistycznie niezwykle wielkie wyzwanie. Belki, które mają ponad 20 metrów długości. Dodam tylko ciekawostkę, że kościół ten był przenoszony w nocy, żeby jak najmniej ograniczyć ruch, żeby ruch na ulicach był jak najmniejszy. Co więcej, trzeba było na kilku skrzyżowaniach ten ruch wstrzymać, żeby te wielkie samochody z belkami mogły przejechać. Ale udało się. Kościół ten, który jest ewenementem architektonicznym na skalę polską, ponieważ oprócz tego, że jest w większości drewniany, to posiada murowaną nasadę. Kościół orientowany. I drodzy Państwo, także warto zobaczyć również tą. Ale chodźmy dalej, bo to nie wszystko. Mówiliśmy o 8 budynkach, które są tutaj usytuowane specjalnie tak, aby pokazywać przekrój łódzkiej architektury drewnianej z przełomu XIX-XX wieku. Także jeszcze przed nami kilka punktów. Drodzy Państwo, możemy wyobrazić na razie przenosić się w czasie, ale jak widzimy, to przenoszenie nie musi być tylko wyobraźni, ponieważ w każdej chwili, jeżeli tylko zamkniemy oczy, możemy sobie wyobrażać, że chodzimy po kocich łbach w XIX wieku i początków XX. Także, drodzy Państwo, tak wyglądała typowa łódzka ulica. I już będziemy ostatni budynek za chwileczkę widzieć, który też swoją architekturą jest ewenementem w skali, myślę, europejskiej. Jest perełką skansenu łódzkiej architektury drewnianej. Także, drodzy Państwo, jeszcze cierpliwości. Jeszcze tylko kilka miesięcy i będziemy mogli razem wiele historii na nowo poznawać. Wiele niezwykłych, fascynujących historii z czasów XIX i XX wieku. Nie tylko tkacze, nie tylko rzemieślnicy, ale zwykli ludzie. To oni byli inspiracją do tworzenia tych oto pięknych, wspaniałych wystaw. Drodzy Państwo, i willa lotniskowa, przeniesiona, co istotne, z Rudy Pabianickiej. Przecież ludzie też chcieli spędzać czas odpoczywając. Jest to typowa willa rekreacyjna, która dzięki usytuowaniu poza miastem umożliwiała spędzanie spokojnych chwil poza tym dymiącym terenem. I drodzy Państwo, willa ta też ma swój epizod filmowy. W 2007 roku brała udział w horrorze pod tytułem House, a w 2014 brała udział również w filmie kostiumowym polskim pod tytułem Hiszpanka. Także, drodzy Państwo, wróćmy jeszcze i cieszmy oko tym wspaniałym miejscem, jakim jest skansen łódzkiej architektury drewnianej, który właśnie
dla was dzisiaj otwiera się na nowo po bardzo długim czasie, po to, abyście mogli zobaczyć te przepiękne architektonicznie budowle. Cudowne drewno, ale drewno ma to do siebie, że jak człowiek starzeje się i trzeba o nie dbać. Dlatego, drodzy państwo, skansen ten jest poniekąd drugim życiem tych wspaniałych budowli. Gdyby nie to, że znalazły się tutaj, z pewnością by uległy zniszczeniu. Ale dzięki temu, że można było je przenieść właśnie tutaj, do skansenu łódzkiej architektury drewnianej, będziemy mogli je podziwiać jeszcze przez długie, długie, długie lata. A to, że udało się pozyskać środki unijne, abyście mogli państwo po zmodernizowaniu oglądać te niezwykłe wystawy, które są przekrojem łódzkich historii od lat 1820-1989, będziecie przez długie, długie jeszcze chwile mogli cieszyć się tym, że można spędzać tu wspólne chwile. Drodzy państwo, serdecznie zapraszam, aby już po otwarciu tych wspaniałych bram, tego wspaniałego miejsca, wspólnie z całą rodziną zwiedzać skansen łódzkiej architektury drewnianej. Dziękuję, drodzy państwo, że byliście z nami przez tych kilka chwil i zapraszam na kolejne punkty naszej Nocy Muzeów, bo przed wami jeszcze wiele, wiele niezapomnianych chwil.